Joanna Senyszyn, Lewica. My szanujemy pamięć wyzwolicieli. Ale nikt się teraz pana nie pyta o zdanie. No, nie ma pan głosu, po co pan Wysoka wykrzykuje. Izba. Koło parlamentarne Lewicy Demokratycznej jest przeciwne wikłaniu Sejmu w fałszowanie polskiej historii. A właśnie fałszowaniem historii jest tworzenie i utrwalanie mitu tzw. żołnierzy wyklętych, czyli band, które miały znikome znaczenie społeczne, polityczne i militarne, a według dzisiejszej nomenklatury były terrorystycznymi bojówkami. Prezydent Duda powiedział, że wyklęci są fundamentem Polski. Gdyby tak było, mielibyśmy fundament mizerny i przegniły. Według IPN w 1945 roku w zbrojnym podziemiu było 13-17 tysięcy osób, w 1946 7-9 tysięcy, w latach 47-50 zaledwie 1800, a potem jednostki. W 1946 roku Polska liczyła 24 miliony mieszkańców, co znaczy, że tak zwani wyklęci stanowili 0,3 promila populacji i nie mieli w zasadzie żadnego poparcia społecznego. Jest zakłamywaniem historii przypisywanie ich działaniom, zwłaszcza po 9 maja 1945 roku, jakiejkolwiek roli pozadestrukcyjną. Z braku możliwości prowadzenia walki z regularnym wojskiem oraz siłami bezpieczeństwa pogrążali się w działaniach bandyckich, rabunkowych i porachunkach z okoliczną ludnością cywilną. Mordowali swoich braci i siostry, którzy odbudowywali Polskę ze zniszczeń wojennych. Przeprowadzali reformę rolną i industrializację. Likwidowali przedwojenną nędzę i analfabetyzm. Szacuje się, że tzw. wyklęci zamordowali ponad 5 tysięcy cywilów, w tym 187 dzieci. Trzeba też pamiętać, że w tym czasie Polska miała rząd uznawany przez społeczność międzynarodową i właśnie przeciw temu rządowi i jego reprezentantom występowały nieliczne bandy nazywane obecnie żołnierzami wyklętymi, nie mające umocowania w żadnej władzy państwowej. Wyklęci chcieli uniemożliwić reformę rolną, zastraszyć Polaków, aby w referendum 1946 roku nie głosowali trzy razy tak, a więc aby nie głosowali między innymi za przyłączeniem do Polski ziem zachodnich i północnych. Były to działania na szkodę państwa i narodu polskiego. Sejm nie powinien honorować przedstawicieli tego słusznie wyklętego nurtu. I nie chodzi w tym przypadku o podpułkownika Kasznicę. Uważam, że w ogóle należy skończyć z mitem żołnierzy wyklętych i z ich, no oczywiście ze względu na podkulturową wartość tego mitu, on jest utrwalany. Składam wniosek o odrzucenie uchwały. Dziękuję za uwagę. Nic od pani nie przyjmę, nie powinna pani tu w ogóle się znaleźć w tym Sejmie. Czy są pytania? Są zgłoszeni do pytań? Tak, bardzo proszę. Pan poseł Grzegorz.